Szanowni Państwo, od razu powiem, że ten projekt umowy społecznej, której przygotowała strona społeczna, nie mamy tutaj żadnych wątpliwości, że na podstawie tego projektu będziemy pracować. Znaczy nie robię tutaj żadnych negocjacji, to jest ten projekt, który jest wyjściowym oczywiście. Mamy też nasz projekt i będziemy rozmawiać na temat szczegółowych zapisów. Jest tam na tyle dużo różnego rodzaju kwestii, nie tylko związanych z samą pomocą publiczną dla górnictwa, ale także z transformacją województwa śląskiego, że przechodzimy w tym roboczym i to będę chciał dzisiaj zaproponować. Na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać na temat szczegółów, ale to z całą pewnością nie będą ostatnie rozmowy i z całą pewnością te rozmowy będą musiały być w gronie różnych ministrów z różnych resortów, którzy są odpowiedzialni za poszczególne kwestie, tak aby doprecyzować te zapisy, aby strona społeczna i rząd absolutnie rozumieli to samo, co tam jest napisane i aby one były możliwie precyzyjne, pomogły nam w tych dwóch celach, które pan przewodniczący Dominik Kolarz postawił, czyli z jednej strony wsparcie dla sektora, z drugiej strony transformacja śląska. Zobaczymy, na ile to się uda pogodzić, ale intencją naszą jest to, aby pracować już w takim trybie roboczym, więc nie rozbudza mnie dzisiaj jakaś tam specjalnie oczekiwania wobec tego spotkania i tych kolejnych spotkań, których na pewno będzie sporo, tak jak powiedziałem, w różnych składach, bo tam jest tak wiele resortów, które powinny zabrać głos, doprecyzować pewne zapisy, czy społeczne, czy pracownicze, czy związane z funduszami, czy z polityką rozwojową. To są wszystko kwestie, które są przez nas traktowane bardzo, bardzo poważnie, stąd też przechodzimy w taki roboczy tryb tych rozmów.